Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam was na piątkowy odcinek, ostatni w tym tygodniu poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji i na początek indeks S&P 500 krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj ten początek sesji i też wydarzenia przed otwarciem sesji wskazywały na to, że uda się wypracować Inwestorom wzrosty na tym amerykańskim rynku akcji, że te indeksy giełdowe pójdą w górę. Pozytywnie tutaj przede wszystkim przede wszystkim wskazywały na to wzrosty kontraktów terminowych na, na amerykańskie indeksy przed otwarciem sesji oraz też pozytywny raport od Nvidia. Bardzo pozytywny nawet, spodziewano się, że wzbudzi rozbudzi on entuzjazm u inwestorów, natomiast tak się nie stało. O ile sesja otworzyła się na niewielkim plusie w przypadku tych amerykańskich indeksów, to dosyć szybko te, te wzrosty zostały zniwelowane i dalej już było tylko gorzej. Wczorajsza czwartkowa sesja zakończyła się dosyć sporymi spadkami na Wall Street. Dow Jones stracił nieco ponad 1%, SP 500 spadł o 1,35%, natomiast Nasdaq cierpią najmocniej. Bo spadł aż o 1,87%. Przed nami sesja e, ostatnia, piątkowa. I przed otwarciem tej sesji obserwujemy minimalne wzrosty kontraktów terminowych na Dow Jones oraz SP 500. Tutaj widzimy wzrosty rzędu 0,30% mniej więcej, tak więc minimalne wzrosty. Ale e, to może się jeszcze mocno zmienić, bo przed nami e, wystąpienia członków Fed i również, e, i również przemówienie Jeroma Powella że przemówienie Roma Poela na sympozjum w Jackson Hole zaplanowane jest na godzinę 16, tak więc krótko po otwarciu amerykańskiej sesji. Może tutaj inwestorzy będą na pewno doszukiwać się jakichś wskazówek odnośnie polityki pieniężnej, będą przysłuchiwać się tym komentarzom prezesa Fed no i na bieżąco będą, będą te swoje... Te swoje opinie na temat polityki pieniężnej, na temat tego, jak, w jakim kierunku ta polityka pieniężna będzie zmierzać, w kolejnych miesiącach będą aktualizować. Oprócz tego, też jeszcze przed otwarciem sesji czeka nas wystąpienie szefa FED z Filadelfii, Patryka Harkera, a dodatkowo też o 16.00 opublikowany zostanie raport Uniwersytetu Michigan. Przejdźmy do spółek, jakie na dzisiaj przygotowałem dla Was. Na początek Intuit. Dostawca oprogramowania finansowego i podatkowego, który dostarczył lepsze wyniki niż oczekiwano i przedstawił też bardziej optymistyczną prognozę niż zakładano. Spółka osiągnęła 2,71 miliarda dolarów przychodów i wypracowała 1,65 dolarów zysku na akcję w tym czwartym kwartale roku obrotowego 2023. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 2,64 miliarda dolarów i zysku rzędu dolar i 44 centy na akcję. Intuit prognozuje, że w świeżo rozpoczętym roku obrotowym 2024 przychody sięgną około 16 miliardów dolarów, a zysk wyniesie mniej więcej 16 dolarów i 32 centy na akcję. Szacunki dotyczące przychodów nie są zaskoczeniem, natomiast prognoza zysku jest wyższa niż oczekiwano. Rynek spodziewał się bardziej tutaj zysk na poziomie 15, prognozował bardziej zysk na poziomie 15,95 dolara na akcję. Wyniki i prognozy są więc całkiem dobre, ale niektóre obszary działalności jednak rozczarowują. Spółka spodziewa się, że segment Consumer Group ukierunkowany na klientów indywidualnych odnotuje wzrost na poziomie 7-8% w bieżącym roku, czyli słabszy niż zakładano. Ponadto firma Credit Karma, która została przejęta przez spółkę w 2020 roku, zanotowała 11% spadek przychodów w minionym kwartale, generując 424 miliony dolarów. A rynek spodziewał się jednak trochę lepszego wyniku. Rekomendacje dla Intuit: 24 rekomendacje kupna, 7 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka, czyli Marvel Technology Marvel Technology odnotowało spadek sprzedaży w drugim kwartale, co było spójne z oczekiwaniami, ale akcje spółki i tak istotnie tracą na wartości. Słabszy popyt ze strony klientów korporacyjnych oraz niepewność gospodarcza zdecydowanie nie służą producentowi półprzewodników. Przedsiębiorstwa wstrzymują się z inwestycjami w modernizację infrastruktury ze względu na wątpliwe perspektywy gospodarcze. Przychody Marvel Technology w drugim kwartale spadły o 12%. Do 1,34 miliarda dolarów. Zysk na akcję wyniósł 33 centy. Wyniki nie były zaskoczeniem. Spółka prognozuje, że w trzecim kwartale przychody sięgną około 1,40 miliarda dolarów, czyli minimalnie mniej niż oczekiwano. Zysk na akcję ma w tym czasie wynieść między 35 a 45 centów. Na akcję, i jest to prognoza spójna z konsensusem. Akcje Marvel Technology spadły jednak wczoraj o niemal 7%, a przed otwarciem dzisiejszej sesji dalej zmierzają w dół i tracą kolejne 3,5% przed otwarciem sesji. Rekomendacje dla Marvel Technology: 30 rekomendacji kupna, 4 rekomendacje trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj. Workday również opublikowało wyniki. Solidny kwartał ma za sobą dostawcę oprogramowania do zarządzania finansami i kapitałem ludzkim. Całkowite przychody w drugim kwartale wzrosły o 16% do 1,79 miliarda dolarów. Wynik jest odrobinę lepszy od oczekiwań rynku. Za lwią część tych przychodów odpowiadały przychody z subskrypcji, które wzrosły o prawie 19% i stanowiły około 90% całkowitej sprzedaży. Zysk operacyjny było 40% wyższy niż rok wcześniej. Marża operacyjna wzrosła do 23,6% z 19,6% odnotowanych rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 1,43$ i było 17 centów wyższy od konsensusu. Rok wcześniej spółka osiągnęła 83 centy zysku na akcję. Co-CEO Karl Eschenbach pozytywnie patrzy na drugą połowę roku i wierzy w długoterminowy sukces spółki, podkreślając, zwracając tutaj uwagę na wzrastającą liczbę klientów, globalną ekspansję spółki, a także rozwój ogólnie całej tej branży, w której działa spółka. Dodał też, że Workday posiada już ponad, 60, ponad 65 milionów użytkowników. Rekomendacje dla Workday, 28 rekomendacji kupna, 12 rekomendacji trzymaj i jedna rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.